Serwus, witam na kanale Krychu Gotuje. Pierogi z kapustą oraz pierogi z grzybami na święta. Na początek farsz grzybowy. Do przygotowania potrzebować będziesz 40 g namoczonej w mleku chałki, 80 g namoczonych suszonych grzybów, 40 g bułki tartej oraz okrasę z cebuli, 20 g. W przepisie wykorzystałem lekko słodką chałkę, wyszło doskonale, możesz użyć czerstwej bułki. Odmoczone grzyby gotuję przez 1 godzinę. Pod koniec gotowania odparowuję wodę. Tak by tylko zostało jej minimalnie. Czas na mielenie farszu. Przepuść przez maszynkę do mielenia obgotowane grzyby oraz namoczoną chałkę. Dodaj 5 łyżeczek usmażonej cebuli, okrasy. Jak przygotować okrasę? Zobacz przepis na pierogi ruskie. Na koniec mielenia przepuść przez maszynkę suchą chałkę lub kawałek bułki. Do zmielonego farszu grzybowego dodaj 1 łyżeczkę soli, 1/3 łyżeczki pieprzu mielonego oraz 40 g bułki tartej. Dokładnie utrzyj na jednolitą masę. Farsz grzybowy do pierogów gotowy. Teraz czas na przygotowanie farszu z kiszonej kapusty. Kapustę kiszoną należy odcisnąć, zostawiając sok. Kapustę pokroić i ugotować z dodatkiem szklanki wody. Ponownie odcisnąć. Dodać okrasę, czyli smażoną cebulę. Oraz do smaku kminek, pieprz i ewentualnie sól. Farsze gotowe, to możemy robić ciasto na pierogi. Do 350 g mąki krupczatki dodaj 200 ml wrzącej wody. Od razu nożem wymieszaj, gdy trochę przestygnie, zagnieć w dłoniach. Ja swoje ciasto podzieliłem na dwie części z powodu niezbyt dużego miejsca na rozwałkowanie. Pierwszą część od razu rozwałkowałem, a drugą włożyłem do miski i przykryłem wilgotną szmatką. Po rozwałkowaniu ciasta na grubość 1 mm wykrawam przy pomocy szklanki pierogi. To co zostanie ponownie rozwałkowuję, aż do wykrojenia całości. Lepienie pierogi. Łyżeczką nakładam farsz na ciasto. Sklejam pierogi jedną dłonią, z kolei palcem drugiej dłoni dopycham farsz. Tak przygotowane pierogi wrzucam do osolonego wrzątku. Gotuję do momentu, aż wypłyną. Przekładam na durszlak. Gdy obciekną, polewam je olejem i delikatnie mieszam. Przekładam na talerze, część zamrożę, część od razu wykorzystam na obiad. Zapraszam również do obejrzenia przepisu na pierogi ruskie oraz innych przepisów kulinarnych dostępnych na krychu-gotuje.pl. Życzę smacznego i do następnego gotowania.